dobre warunki fizyczne Kulasa. Już próbował zamknąć w narożniku Heimeja, ale jeszcze nic z tego nie wyszło. Sako Gdańsk czeka wciąż na pierwsze zwycięstwo w Sokółce. Dobrze unika ataków Heimeja Kulas. I pierwszy lewy na dół zaaplikował rywalowi Kulas. Na razie wygląda na to, że nie będzie tutaj raczej ringowej wojny, że tutaj inne strategie przyjęli na ten pojedynek Kulas i Heimej, chociaż teraz dobra akcja Kulasa. Z dołu trafił dwa razy, pomimo obniżonej pozycji Heimej nie zdołał uniknąć tych ataków. No w ofensywie troszkę nieskoordynowany Klaudiusz Heimej. No ale nie czekać, nie powinien czekać Kulas, bo to jest pierwszy błąd, który on robi. Tutaj mam wrażenie, że ciosem prostym mógłby sobie walkę ustawić Kulas. Trafia Kulas na dół. No widać, że kumuluje energię Heimej na pojedyncze mocne ciosy, że tak będzie chciał zaboksować, tak będzie chciał ten pojedynek rozstrzygnąć. Wyczekiwanie, przyspieszenie, 2-3 uderzenia. No i jeżeli właśnie uda mu się złapać, bo na pewno pracą nóg nie będzie w stanie Kulasa przewyższyć, ale jeżeli uda mu się złapać rywala, to wtedy stara się tę swoją przewagę ofensywną, chwilową wykorzystać. Ale boksersko z całą pewnością lepiej ułożony jest Kulas. Tylko no zakładajmy, że co z tego, tak? Trzeba te umiejętności swoje jeszcze umieć zaprezentować, bo już mieliśmy w tym turnieju przypadki, kiedy zawodnik wyraźnie technicznie lepszy przegrywał, bo czegoś brakowało, bo brakowało regularności, bo brakowało wywierania presji, aktywności, tych czynników jest wiele. Narożnik Sako Gdańsk, Marek Chrobak, Kasiusz Życiński pomaga trenerowi Chrobakowi. Zobaczymy Kasiusza w dalszym części tego turnieju w kategorii średniej. Wojcik, druga runda pojedynku pomiędzy Klaudiuszem Heimejem z OZB Małopolska i Michałem Kulasem KS Sako Gdańsk. Na pewno widać, że Heimej przyjechał tutaj bardzo zmobilizowany. No, trafił tym lewym. Co prawda nie dokręcił tego ciosu. Nie udało się trafić na głowę, tylko gdzieś w korpus, ale to był sygnał ostrzegawczy dla Kulasa. No, tym razem z kolei Kulas chciał dłuższym lewym prostym zaskoczyć Heimeja, ale też zabrakło precyzji. No i tu już powinna prawa ręka Kulasa pracować. No widzimy, co się dzieje, kiedy Kulas czeka. No to idzie do przodu Heimej. Przez moment na wstecznym Heimej nawet udało mu się tym lewym zahaczyć głowę na rywala, chociaż nie był to mocny cios oczywiście. Próba rolowania teraz Heimeja. No tak widzę, że coraz pewniej czuje się pięściarz z Małopolski. Chociaż tych mentalnych atrybutów nie można było mu odmówić od samego początku.
No proszę, jak unika ataków Kulasa. No też nie wiem, czy kondycyjnie Kulas jest dysponowany dzisiaj najlepiej, bo tak ciężko dosyć łapie oddechy, to przecież druga runda dopiero. No ale teraz dobry, prawy, lewy. No problem Heimeja to są nogi. Nie jest w stanie momentami Kulasa dogonić. Dlatego próbuje trochę wciągnąć go w inną grę. W taką, w której nie będzie musiał go właśnie gonić. Ostatnia walka. Ależ teraz dobra akcja Heimeja. Determinacja niesamowita u tego pięściarza. Takich zawodników też się ceni i też się szanuje. Te zdolności wolicjonalne na wysokim naprawdę poziomie. No momentami z łatwością unika ataków Kulasa Heimej, zmieniając też nieco obronną strategię w porównaniu do pierwszej rundy. No myślę, że to irytuje też Kulasa. Na pewno Heimej w tej walce pokazuje no tyle w drugiej pod koniec. Myślę, że na 40-50 sekund przed końcem drugiej rundy zaczął przeżywać już wyraźne kłopoty kondycyjne, a w trzeciej w zasadzie był zmordowany i zdecydowaną przewagę miał Daniel Cieślik, ale zdaniem sędziów przegrał pojedynek na punkty. Przyjął ten cios Kulas na łokieć. Ale zobaczmy, jak się trzecia runda zaczęła. Od razu ruszył do przodu Heimej. Czeka Heimej. I przede wszystkim bije potem lewym sierpowym. Może brakuje trochę prawej ręki. Ale to zawsze oczywiście łatwo się mówi z perspektywy ringu, ale zawodnik między linami ma swoje strategie, ma swoje pomysły. Ale wyczuł, ewidentnie wyczuł Kulasa Heimej. Obaj nie są zawodnikami dynamicznymi, ale teraz dobra akcja Kulasa. Dwa razy prawy, który w zasadzie miał namierzyć Heimeja i potem dokładka lewym. Obrócił rywala Kulas, ale Heimej nie chce z tego narożnika uciekać. Dobrze się tutaj czuje. I myślę, że on się dobrze w ringu bawi. To widać taką satysfakcję zapisaną na twarzy Klaudiusza Heimeja. Dwa, trzy ciosy Kulasa zupełnie nietrafione. Problem czucia dystansu, czucia ringu, czucia rywala. No ale skuteczność nie jest domeną ani jednego, ani drugiego. No i głęboki jeden, drugi oddech Kulasa. Wspominałem o tych problemach, które zdawały się rozpocząć pod koniec drugiej rundy. No i to widać się w trzecim starciu. Teraz klinczuje, stara się jeszcze trochę fizycznie zamęczyć Heimej, zawodnika z Gdańska. No gdyby miał jedną konkretną receptę w ofensywie Heimej, to miałby wszystko, żeby tę walkę wygrać, ale takiej recepty do tej pory nie znalazł. Musiał szukać pojedynczych jakichś swoich momentów. Koniec pojedynku, koniec trzeciej rundy.
koniec tej rywalizacji. No i kończymy też serię przedpołudniową, chociaż czekamy oczywiście jeszcze na rezultat. Czekamy na to, jak sędziowie wypunktowali tę walkę. Podziękowali sobie serdecznie i Kulas, i Heimej. No i widzimy doświadczony sędzia Krzysztof Wójcik między oboma zawodnikami. Kulas wciąż zmęczony. A uśmiechnięty Heimej. Decyzja niejednogłośna. 4 do 1. Michał Kulas pokonuje Heimeja. No jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę zaangażowanie, taki upór, zawziętość, no to Heimej wyglądał dzisiaj naprawdę dobrze, ale brakowało mu tego argumentu w ofensywie. Dobrze się bawił w ringu, myślę, że wróci z takimi właśnie wspomnieniami do domu. A Kulas, dużo rzeczy do poprawki. Kondycja, no ale też inne mankamenty były w tej walce widoczne. Kończymy wobec